Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Star Wars. Okej, a więc jest to numer 9 na rok 2018. Kosztowało to 11 zł. No więc otwieramy to. Dobra. I nie wiem, jakoś wydaje mi się, że już omawiałam coś takiego jak ten droid. To już było. Tylko teraz nam dodali jakąś, kurde, podstawkę jakąś śnieżną. No nic, dobra, zajmiemy się tym za chwilę. Tak samo jak tymi kartami. A na razie przejrzyjmy nasz magazyn. No i tak jak mówiłam, kosztowało mnie to 11 zł, jest to numer 9 na rok 2018. Mamy fajne plakaty. Zabawkę taką. Mamy tutaj szturmowca. Mamy reklamę kart Star Wars, spis treści. Wiecie, LEGO Star Wars, sorry. Komiks. Zagadkę z TIE Fighterem. Komiks. Czy to jest Luke? Nie wiem. Komiks, plakat z Darthem Vaderem, tutaj z Darthem Yodą. Gdzie jest Darth Jar Jar, ja się pytam. X-Wing do pokolorowania, jakieś labirynty tutaj, informacje o zestawach, jakaś zagadka z tym droidem, instrukcja do droida, tutaj do podstawki, jakiś komiks ze szturmowcami i z tym droidem. Tutaj mam jakąś zagadkę z Imperatorem, z Jodą, prace konkursowe. Reklamę kolejnego magazynu, który był dostępny od 29 września z Obi-Wanem. Oraz mamy reklamę kaczych opowieści. No i z tyłu mamy reklamę zestawów z Hanna Solo. No dobra, skoro magazyn mamy już za sobą, to przechodzimy do naszych prezentów. Najpierw zajmijmy się tymi kartami. A więc tak to wygląda. Mamy tutaj Dartha Vadera. Nie wiem, ile kosztuje pojedyncza saszetka, pewnie z piątaka. Kiedyś to było 2 zł, a teraz o. No widzicie. Trading Card Collection. Właśnie Darth Vader, logo Star Wars, egzemplarz promocyjny, bla bla bla. 5 kart super kolekcji. Tutaj mamy jakie i ile do zebrania jest tych kart. No i nie wiem, myślę, że możemy otwierać. Ło, szybko poszło. Bardzo szybko, rzekłabym. Teraz z lepszego materiału to jest zrobione, ale też łatwiej się otwiera, więc na plus. No dobra. Więc mamy tutaj... Jezu, ale te karty są masakrycznie zrobione. To jest kartka jakaś taka śliska, masakra. To nawet nie jest sztywne. Darth Sidious i Darth Maul. Paul Dameron, pilot. Dobra. Niszczyciel gwiezdny najwyższego porządku. W sumie to powinien być gwiezdny niszczyciel. Ale dobra. O, Jedi Starfighter Jody, to mam ten zestaw akurat, coście przecież oglądaliście recenzję, prawda? Prawda? No. Łowca Jedi, piąty brat. Czy to jest z rebeliantów? Chyba tak. No dobra. Więc tak wyglądają te karty. I teraz zajmijmy się tym droidem nieszczęsnym. A więc mamy tutaj logo LEGO Star Wars, limitowana edycja droid od 6 lat. Prop droid od Disneya. Groszek w skali 1:1. Szata graficzna z ostatniego Jedi. Wykonano w Danii, na Węgrzech, w Meksyku, Chinach oraz Czechach. Otwieramy. Ładnie poszło. Okej, a więc z takich ciekawszych elementów to mamy coś takiego. To jest fajny element. Mamy dwa takie. Oraz myślę, że tylko to. A tak to chyba już nic ciekawego tutaj nie ma. O, jeszcze to. Mamy przezroczysty, nieucięty, więc spoko. O, jeszcze to. W każdym razie ja przechodzę do budowy i widzimy się
za chwilę. Ok, a więc tak to wygląda. Mamy naszego droida, który wygląda tak. Ja jestem przekonana, że już go składałam, a nie wiem czy. No cóż. W każdym razie mamy tutaj tą jakby kulę. To jest taki droid śledzący w ogóle. Tutaj mamy oczko, kamerkę. Ma te swoje nóżki, które się ruszają. No to spoko. Ogólnie możemy go postawić, ale on w rzeczywistości sobie fruwa. Więc w sumie fajnie, że dostaliśmy do niego podstawkę. No tak to wygląda. Nic specjalnie wyjątkowego. Tak wygląda ta podstawka. Jest to kupa śniegu, pasuje mi do tła. No i mamy ten przezroczysty bolec, na którego możemy wpiąć tego droida. I wtedy mamy iluzję, że ten droid po prostu sobie lata. Jej. No, ale nie, to jest spoko, żeby sobie postawić na półce. A tak to nic specjalnie więcej. W każdym razie jest to lepsze niż ten poprzedni, którym chyba było tylko... Podstawka była tylko taka z dwóch elementów. Tak mi się przynajmniej wydaje, że coś takiego miało miejsce, bo już w sumie nie jestem pewna. W każdym razie to mi się w sumie bardziej podoba. I z chęcią postawiłabym go sobie na półce, żeby ozdabiał mi mój cudowny pokój. Więc tak, to mi się podoba. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!